Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Motoporady, w którym chcę Wam opowiedzieć, jakie są rzeczy, których lepiej nie zmieniać w naszym motocyklu na ostatnią chwilę przed wyjazdem na jakiś zaplanowany track day. Opierając się na moim już kilku naprawdę sezonowym doświadczeniu w jeździe po torach motocyklowych, mogę Wam powiedzieć, że są pewne modyfikacje w naszych motocyklach, które czasem, z uwagi na brak czasu, brak dostępności części w odpowiednim czasie, wykonujemy niestety na ostatnią chwilę przed wyjazdem na event motocyklowy, na track day. I może się to okazać niestety dość zgubne. I przygotowałem dzisiaj dla Was takie cztery główne elementy, na których się można sparzyć, jeśli chcielibyśmy na przykład dokonywać takiej modyfikacji na jeden dzień przed wyjazdem, na przykład wieczorem, przed wyjazdem na track day poprzedniego dnia lub czasem nawet na samym już evencie, gdzieś rano przed pierwszymi sesjami track dayowymi. Pierwszym z takich elementów, które chcę Wam powiedzieć, jest pompa hamulcowa. Tak się może zdarzyć, że jeździcie na przykład na jakiejś swojej pompie, którą uznajecie za niewystarczająco wydajną i gdzieś okazyjnie kupujecie sobie na ostatnią chwilę jakąś akcesoryjną, fajną pompę Brembo, tutaj radialna, jakaś tam RCS 19. Okej, i mówicie, dobra, nie mam czasu, zmienię ją w ostatniej chwili, przecież to nie problem, umiem zmienić pompę, tutaj odpowietrzę, zaleję nowym płynem i będzie fajnie. I w jaki sposób się można sparzyć? Następujący. Otóż może się tak zdarzyć, że nie starczy Wam odpowiedniej długości przewodów hamulcowych. Tak, przeżyłem to w moim GSX-erze 1000K3, w którym właśnie dokładnie tę konkretną pompę chciałem założyć. Tam była założona seryjna pompa fabryczna, w której wyszedł ten motocykl 21 lat temu z fabryki. Oczywiście był już stalowy oplot, ale zakładając tę pompę, zorientowałem się, że niestety klasycznej budowy stara pompa niestety ma zupełnie gdzie indziej wyjścia. Czyli tak jak mam tutaj wyjścia u dołu, to ta klasyczna pompa ma wyjścia tutaj. I niestety nie starcza mi tych 5 cm długości linek. No niestety pompa musiała zostać póki co. Ja przez półtora sezonu tych linek nie wymieniłem, bo już po prostu okazała się wystarczająca. Ale rzeczywiście na ostatnią chwilę okazało się, że tej pompy założyć się nie dało, ponieważ jak założyłem tę pompę i spiąłem linki i podniosłem motocykl przednim kołem do góry, to okazało się, że tłumienie odbicia w końcowej fazie jest realizowane naciągnięciem po prostu przewodów hamulcowych, co jest po prostu niedorzeczne i tak być nie może. Dlatego zwróćcie uwagę na to, że takich rzeczy, takich modyfikacji jak właśnie wymiana pompy hamulcowej nie robi się na ostatnią chwilę. Idąc tym śladem, tym tropem. Drugim elementem, który Wam odradzam, żebyście chcieli modyfikować na ostatnią chwilę, są klipony, czyli nasze połówki kierownicy, element totalnie standardowy, jeżeli chodzi o używanie w naszych motocyklach torowych. Jeżeli zastosujecie sobie inne klipony, na przykład takiego typu podwyższonego, tak zresztą jak mam w GSX-erze moim założone, bo po prostu bardziej mi pasowały. I będą to na przykład klipony, które mają ciut dłuższe pałki, na przykład nie 23 cm, tylko 30 albo 28, tak jak w tym przypadku, to gdzieś te linki muszą również nadążyć za tym większym rozstawem. I się może najczęściej okazać, że jakieś linki, które były po prostu dobrze dobrane do swojego zakresu pracy, bo te linki też nie mogą być za długie, ich się nie daje z jakimś nie wiadomo jakim nadmiarem. Linki z reguły dobrze dobrane mają swój zakres określony pracy i wcale nie mają nie wiadomo jakiego jeszcze luzu, aby nagle tę kierownicę poszerzyć na metr. Nie, tak po prostu nie jest. I często się może zdarzyć, że również w przypadku próby wymiany kliponów na ostatnią chwilę okaże się, że nawet nic nie zyskacie na szerokości, będziecie musieli po prostu wszystko to włożyć do środka, co okaże się, że z drugiej strony też będziecie musieli symetrycznie wszystkie linki wsadzić po prostu o wiele więcej, jeżeli chodzi o sprzęgło.
W przypadku sprzęgła, że zdarza się to rzadziej, zdecydowanie. Takiego przypadku nie widziałem, ale być może też mogłoby się to zdarzyć. Trzecia sprawa, trzeci element, który tutaj Wam chcę powiedzieć, to nie zmieniamy na ostatnią chwilę przełożenia w postaci zmiany wielkości zębatek. Czyli jeżeli zmieniacie napęd, macie jakieś tam doświadczenie, że o, jeździło mi się niedobrze na tym torze, na Poznań, tutaj dowalę, nie wiem, plus 2 zęby z przodu, nie wiem, minus 5 z tyłu. Co może się wydarzyć? Pierwsza sprawa to może się tak zdarzyć, że jeżeli na przykład chcecie wydłużyć przełożenie z jakiegoś tam powodu, może Wam nie starczyć miejsca w wahaczu, na odpowiednie odsunięcie koła do tyłu i łańcuch będzie niestety nieodpowiednio napięty. To jest pierwsza rzecz, jaka się może wydarzyć, jeżeli zmniejszycie wielkość zębatek, bo czasem tak też się zdarza, że ktoś zmniejszy dwie zębatki i przednią i tylnią. Wtedy ten łańcuch nagle się okazuje, że staje się o wiele dłuższy do napięcia na tych mniejszych zębatkach, więc trzeba wyjechać kołem mocno na wahaczu do tyłu. Ale się może okazać, że te 2 cm, które mieliście tam zapasu w regulacji, nie wystarczą. Także to też musicie uwzględniać, jeżeli chodzi o zębatki. I w drugą stronę, jeżeli na przykład chcielibyście założyć dwie większe zębatki, no to koło trzeba będzie wypuścić mocniej do przodu, bo tego łańcucha zacznie brakować. Co się może wtedy wydarzyć? Może się okazać, że nie macie miejsca po prostu fizycznie na to, aby koło zmieściło się w wahaczu, bo będzie obcierać swoją górną częścią opony o wahacz. Także takie rzeczy też przerabiałem właśnie w GSX-erze 1000, który był no, na szybko składany do uczestnictwa w Pucharze Polski w klasie Sport 1000 i dlatego pewne rzeczy no, po prostu gdzieś tam mnie spotkały, na przykład właśnie w trakcie przedostatnich testów na torze w Poznaniu. Gdzieś tam na 10 dni przed pierwszą rundą. I jeśli jesteśmy już przy kole, to ostatnim takim elementem, który chcę Wam tutaj pokazać, jest jeszcze sprawa zmiany profilu tylnej opony na wyższy lub niższy, ale raczej na wyższy. Jeżeli zmienicie profil tylnej opony na niższy, co się zdarza bardzo rzadko, to znaczy uważam, że raczej nikt nie przejdzie z profilu, który ma seryjnego, na niższy. To musiałby to robić raczej świadomie i wiedzieć, co chce w ten sposób uzyskać. Ale zmiana z profilu seryjnego na wyższy, taki wyścigowy, przykładowo macie motocykl, który wyszedł z fabryki na oponach 190x55, no ale wy teraz będziecie jeździć ostro po Poznaniu, więc zakładacie mu Pirelli Superbike'a w rozmiarze 200x65. Co się może wydarzyć? No może się ta opona przy tym układzie zębatek i naciągnięciu łańcucha, który macie w danym momencie, może się po prostu nie zmieścić. I zakładanie tego na ostatnią chwilę pod tytułem dobra, to jak dojedziemy na Poznań, to wieczorem jeszcze w niedzielę przed poniedziałkowymi jazdami sobie tę oponę zmienię, może się okazać po prostu grubym niewypałem, bo możecie tam pojechać, nie wiedząc, że 2 czy 3 tylne opony w tym rozmiarze, które po prostu sobie zabraliście, nie będą miały żadnego zastosowania. I będziecie się musieli ratować innymi oponami od innych ludzi, gdzieś tam jakimiś zdobycznymi używkami, albo nawet ze śmietnika. Mówię o tym wszystkim, opierając się na własnym doświadczeniu, po prostu, które sam przerobiłem, doświadczyłem na motocyklach. Co się może jeszcze wydarzyć i to też przeżyłem. Właśnie zmiana profilu tylnej opony na 200x65 w starym już leciwym GSX-erze 1000 K3, czyli motocyklu 21-letnim, gdzie tam seryjnie on wychodził na oponie 190x50, czyli na takim płaskim starym naleśniku. Przy tej samej odległości osi tylnego koła od wahacza okazało się, że to tylne koło po wsadzeniu z 200x65, ja wcześniej jeszcze miałem 200x60, to się normalnie kręciło, nie przyszło mi nawet do głowy, że wsadzenie 200x65 może spowodować jakieś obcierania. Ale powiem Wam więcej, i to jest dopiero hit tej całej historii, że w momencie, kiedy koło wsadziłem, zakręciłem, założyłem koce, ok, koło miało jeszcze jakiś tam
margines tolerancji i się poprawnie kręciło. Ale okazało się, że na bardzo mocnych dodawaniach gazu, kiedy koło było poddanym mocnym momentom siły odśrodkowej, które działały na oponę, okazało się, że przy mocnych dodawaniach gazu dopiero wtedy koło zaczynało obcierać o wahacz. I zjechałem po jednej sesji, nie wiedząc, co mnie podczas przyspieszania blokuje, i miałem startę kilka milimetrów samego czubka opony. Właśnie przez to, że ta opona się po prostu nie mieściła, ale nie mieściła się wtedy, kiedy była poddawana siłą. To tak trochę jak w dragsterach, które jak dodają 3000 koni, przenoszą na jedną oś, te opony się skręcają i się gdzieś tam średnica koła powiększa. Również w naszych superbajkach przy dużej mocy, powyżej tam w okolicach 180 koni, takie rzeczy się też dzieją, ta opona się lekko powiększa i właśnie tych 2-3 mm nie starczyło. I taki po prostu z taką wyraźną spalenizną, którą czułem prawie przez kask, wróciłem do padoku. Także to są cztery elementy, które z mojego doświadczenia nie warto, abyście próbowali gdzieś tam na wariata modyfikować, wsadzać do swojego motocykla na ostatnią chwilę przed jakimś ważnym wyjazdem. Naprawdę, może Wam nie starczyć długości linek, to się bardzo często zdarza. Jeżeli chodzi o klipony, może się też okazać, że bardzo często o coś zahaczają, że nie możecie albo skręcić kierownicy, albo nie mieszczą się pod owiewkami i nagle trzeba na szybko gdzieś tam po prostu diaksem ciąć plastyki na torze, to też nie jest fajne. Jeżeli macie również jakieś swoje jeszcze uwagi na temat dodatkowych elementów, których nie warto zmieniać na ostatnią chwilę przed wyjazdem na track day w formie modyfikowania motocykli, tak na tak zwanego wariacika, to śmiało możecie to napisać w komentarzach. Ale ode mnie głównie dzisiaj te cztery elementy, które po prostu przerobiłem na własnej skórze, dlatego chcę Was przed tym ustrzec. Tyle ode mnie dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, w kolejnych motoporadach i do zobaczenia na torze. Cześć!